lepszego przyleciał z tamtego kierunku, czyli dobry kierunek, czy nie? Nie. Od góry. Od góry. Jest, jest. Taki ciemny, nakrapiany, widzimy, wszedł. Roczniak, tu zwykłą kawę przegapił, tyle gadał, kurwa, tyle czekał. I prosił mnie to. Tyle czekał, nie? U tych hodowców to jest, wszyscy klną. Jak pokaż, który, jaki to jest gąb. 23. Zobaczymy, czy hodowca. No dobrze, dobrze, 16 roku. Roczniaczek. Po czym to jest, Łukasz? Co? Syn tego Blixena. Od Van den Abele, tak? Co? 927, 04 roku. Syn jego. On na młode już rewelacji nie chodził, nie? Gołąb roczny, przyleciał z tego kierunku, czyli troszeczkę przeleciał, nie? Od góry, tak, no. Dobrze. Oj, nie, szpak, cholera, znowu nas zestresował. O, słyszymy, godzina 10, równo przyleciał praktycznie tuż przed 10. Potwierdza czy czas satelitarny, czasem satelitarnym, ale z wieży kościoła do dźwięk dzwonów też jest, jak się nazywa, potwierdzeniem. Jest drugi gołąb. O, jest, 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 ląduje, zobaczmy. No. Chodź. Ile jest tych gołębik z Zbychu? 100? 153. Trzeci. I trzeci już jest. 533. Kurde, tak? Zobaczymy, czy oni wiedzą. Tam niebieski ląd siada też. 334. I jeszcze czwarty. Czwarty jest. Czwarty. Pięknie lądują. Nie przyszły w grupie, ale jeden po drugim chodź, praktycznie. Chodź. Tu sobie obserwujemy. Co? Obcy? Się zabrał. Może od Michała Maronia. Leci Michał w tym roku? Leci Michał? Leci. To może od niego tam. O. Dobra, popatrzymy sobie. Za chwilę powinny być następne. Kolega Krzysztof zaobserwował pierwszy, bardzo z wysoka tutaj nad nim był, nie? O, tu lata krąży. Siada, zobaczmy, siada, o. Taki nakrapiany jakiś. Tu powinien wylecieć zaraz. Nie, to szpaki, ale... O, jest. Gdzie on jest? O, tu siada. Czy któryś z tych, które przyleciały, to jest... O, jest grupa. 2, 4, 6 sztuk. Tak, 7 nawet. Tam jest jeszcze jeden wyżej, ale tamten przylatuje. 6 sztuk tu lata. Któryś jest, Zbyszek, z tych, co pokazywałeś rodowody? Nie, chyba. No, zobaczymy tu. O. Więcej, chyba 7 gdzieś jeszcze przyszedł, nie? Bo tam już patrzy 7. Nie, nie, ale tu siadł jeszcze jeden. Ja się gdzieś musiał siąść wcześniej chyba. Słyszymy. Proszę, jak ty miał go zaatakować, mówiłem ci. Jest kolejny. Jest, o. Też przyleciał tak z północy bardziej troszeczkę, nie? 4, ale 6 to jest 10. Chodź. Fontanna nam trochę przeszkadza, jak filmujemy, zasłania. Możemy zburzymy zbyt. No. Są 2, 3. Tylko, że wiesz co? Nie, 2, 4 nawet. Są 4. Tylko ciekawe, nie, tamte chyba gdzieś przylecą, ale te 2 są stąd. Widzimy, z wysoka tak lądują. Zbierają się te, krążą. 13. Nakręcamy film. No, zobaczmy, jak sobie kursują te ptaszki. A z wysoka te fajnie tak schodzą, nie? Tam jeszcze... Nie, to nie. Myślałem, że niżej jeden jest. A ta jeszcze nie ma, ale ma tam... O którym mówimy? O Rasiu Piwowarczyku? No ale jest, on ma dalej, nie? Mhm. On ma dalej, no to wiadomo, że jeszcze ma patrz. O, tu już siadł ten jeden, popatrz, siadł. Gdzieś biła 4? Nie wiem, ten tu? Nie wiem. Posłyszymy co? 10,5,4? Nie. Pazurka tego, którego pokazywaliśmy. Pazurek to tutaj go mamy właśnie, proszę. Pazurek, przypomnijmy, ten był też niebieski właśnie. O. Następne 3 sztuki się pojawiają. Ty tam masz tego czarnego z białymi lotkami. To jest siostra tego właśnie 711. O którym mówiłeś, od Władyki? Tak. Marka? No,
bo tu siadałem. Nie przestajemy nagrywać. O, tu dwa jeszcze, zobacz. Cały czas można nagrywać. Lądują. Lot krótki, to tak się z lotów krótszych jest. Idą dwa. Tak, tak. To są te, co tu przylatywały. Teraz krążą tu. No my z tej strony możemy tylko nagrywać, bo pod słońce, które mamy za plecami akurat, nie będziemy mogli. Tak, tak. O, tu. Te dwa krążą, a tam jeszcze jeden jest. O, u góry. Pierwszym, który do nas dzwonił, tutaj był kolega jaki? Tutaj wcześniej ma pomiar, a jak się nazywał kolega? Musialik. Musialik miał, ile? 10 minut wcześniej chyba. Nie, o 10 to my mieliśmy. Teraz masz, tak? Mamy 15 odbitych i 3 ten. W niebie. Ale odbiłeś już? A mają, aha, mają tam ktoś jeszcze? Dobra, na razie. 14. Mieszka Jaworek, no to ma jednego teraz, nie? Jednego. O, tam jesteś. To? 19. 19 potrzebna jest, bo może poprawić jeszcze w kategorii B. Są? 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 Tam też w niebie wysoko. Nie, nie. O, krążą, krążą, rzeczywiście, tu. Cały czas się w niebo patrzy, to oczy łzawią, już nie widać nigdy. Ale jak się obniżą, będziemy spokojnie mogli je dostrzec. Idzie, idzie. O, tu. Szybuje tylko praktycznie. I tu jest to. Chodź, skąd tam nadatujesz, wiesz? No. A tutaj drugi wado. A 10.083? To dobrze ją przełożyłem. Odbity. 20 już masz? Tak, 19. 19. Czyli mamy godzinę, która jest godzina? 7 po. Pierwszy był tuż przed 10. 7 minut, 20, 19 gołębi. O 12 po, przypomnijmy, otwarcie zegarów, tak? Planujecie? Tak. I o 14 wyniki 15, tak? Gdzie? Gdzie? Czy są? O, 3 są, tak. O. W takich grupkach widzimy, przychodzą. Po dwa, po trzy, pojedynczo, ale nie ma jakiegoś wielkiego stada. Cztery są, cztery już. Cztery. Dużo czołowych hodowców jeszcze nie ma nic. To dbycha, tak nie wiem, to tak z troską mówi, czy się no raduje. Nie, tak, ja wiem, na konkurencję się patrzy, tak, tak. Widzimy szczęście jego czyimś nieszczęściem. Może być albo odwrotnie. Ktoś ma lepiej, no to drugi musi mieć gorzej, nie? No. Cztery są, cztery. O, słyszymy, jakie tam ładnie zegar odbija. O, piąty. O, właśnie tu, o, cztery tu są w grupie. I ten piąty lata? Sześć. Sześć, o jeszcze, o, zobaczmy. I tu, patrz, ze wszystkich stron tylko nam siadają tu. O, dwa, cztery, sześć. Tak. I już są, ile, 25, 6 jest? 29. 29, o, tam jeszcze jeden. Krystian teraz Nowak dostał. Patrz, ten z wysoka, ten tak, jest z wysoka. Dwa tam nawet, no. Zobaczmy się przy okazji od stacji pogodowej, lekko wieje wiaterek, kierunek nam też pokazuje. Gdzie to jest teraz? No chwilowo, nie, jest. To ładnie wpadły, nie? Następne trzy. Pięknie, dwa i tam dwa. Piąteczka. Tu cztery widzę, piąty tam lata też, o. Połowy, kurde, siadaj, bo żebym się zatypował, to cię nie ma, widzę. Jest 5 sztuk, 6. Pięknie, schodzą, kółeczka. O. Widzimy, jak lądują, od razu też wchodzą, nie czekają zbytnio. Nie przesiadują na żadnych daszkach czy innych punktach tutaj w okolicy. Jest.
5, zobaczmy. Na dasze. Siódmy, ósmy. Dziewiąty, patrz. 9, bo tam było 6, 7, 9 jest. Tylko pyk, pyk, pyk i już mamy. To ile masz? 30? 7, 8. 38, no. I teraz Krzychu nam znowu wypatrzy jednego. Kiedy Krzychu ciebie będziemy na locie na młode oglądać, tak jak przylatują też, nie? Ile będziesz miał? Tych 70, jak tak liczysz. Trenowałeś już jakoś, w sensie oblatują wokół gołębnika tylko. A te z zeszłego roku nie lotowałeś? Masz zamknięte czy co też? Tak? Zamknięte. To mam wymieszane z tymi w rozpodzie właśnie. Mhm. No teraz jeśli... Ile masz? Gołębi już mamy 38 sztuk. A patrz, szybko się nie... Dwa. Bo jest, są u góry, tu mamy, tak, tu u góry. 1344. To jest pierwszego? Prędkość taka pierwszego była? Drugiego. 1444, tam słyszałem. O, jest tam też, no. Tak na przemian, mijają się w lo... O, ale tu widzimy, tam krąży. Tu drugi, o, tak. Łatasia jest 6. Pierwszego ma o kilka sekund szybciej. A Adaś, jednego. A Adaś ile ma wszystkich gołębi razem już? Na lot ile dawał? Na lot ile dawał? 6, no bo wczoraj odbierałem nawet gołębie. 63 gołębie. Tam żadnego nie przygniotłeś, nie? Nie, tak właśnie system. Tu. Cztery sztuki mamy kolejne, zobacz, dwa latają i tu. Jeszcze jeden wyżej. I patrz tu. Jezus, spadają tam jeszcze. Musiałem mu życzyć, żeby dyplom chycił pierwszego, bo wiesz, żeby było, że nie mam dobrej ręki. Ja, słuchaj, jakby dyplomik skupił, to by miał dyplom, nie? O, masz. Mówię, teraz byś musiał dobrze życzyć. 6, kurde, zobacz, jakie stado. O. Ja, 2, 4, 6, 8, no. 9. Te jeszcze wzbiły się. Następnie. Cały czas pięknie to wygląda. Zobaczymy ile tutaj, ile ich wszystkich połapiemy tu. Streamujemy, przepraszam. 8 po 9 na raz. I przy okazji też tutaj od kolegi Zbyszka 10 gołębi młodych na giełdę będziemy mieli. Adaś ma 6, ale ma jednego ma szybciej od nas pierwszego. Do wystawienia, także osoby zainteresowane będą sobie mogły te gołębie nabyć. 5 jeszcze lata. 4. A 5 lata jeszcze. A 1. 7? Ty ile masz? Teraz 7. No, patrz, jakie stado. I 7 na raz to 60 już jest. Znowu 6 na raz. 60 i 66. Ty, Łukasz, mega moc dostały czy co? 59. Mega moc? Czy może jakiś drożny oddech? Drożny oddech był na początku tygodnia. Tak? Tutaj zaraz pokażemy miejsce, taki jest punkt specjalny, kolega Zbyszek ma, gdzie siada i te nazwy wymyśla dla tych produktów. Nawet mamy takie piękne zdjęcie. O, są tu widzę kolejne ptaszki. O, no ładnie, to jest 70 już? Zobaczymy, jakie mają prędkości teraz? 63 odbite. O, jest na 10 roku, 412. 1272, a 63 odbite. To dużo już, jeszcze stówka wprawdzie w powietrzu, ale tutaj co chwilę ich przybywa, to zbliżamy się pomału do połowy. Co, przerwa? Mamy 4 następne, tak szybko upadły, że nie zdążyliśmy nawet w niebie zobaczyć, ale tu kolejne 2, o tutaj cały czas, tam 63, czyli tutaj 4 i 2, 6, 69 zaraz będzie, co? 70. Ile jest? 72 jest odbity. 7, to jeszcze tu przegapiliśmy jakiegoś. To już pomału do połowy, będzie 83, to mamy połowę i coś. Zbychu notatki, co tam teraz będziesz zapisywał? Numery, tak? Będziesz sprawdzał. Siedzą Łukasz w gołębniku, ten tutaj. Krzychu tutaj patrzy, spełnia rolę obserwatora. Się, kawy nie napić. No właśnie, ja też nie zdążyłem jeszcze wypić. Teraz lecę. O, tam też. Trzy. O, i siadają, zobacz. Karmę dajesz cały czas tą samą MDM-u, co dawałeś? Tak, i karmę dajemy tą samą i plus dodatkowo pojedyncze... ziarna komponenty. Tak, pojedyncze komponenty dokładamy. Wczoraj koszowanie, które mieliście? Godzinę
19.30. 19.30. Jeszcze zapytam, bo w tym roku jesteśmy pierwszy raz u Ciebie, a będziemy obserwować głębia, przy okazji rozmawiać. Ilość odchodowców w oddziale Wam przybyła, ubyła? Na tym samym poziomie się utrzymuje. Czyli nie ma spadku żadnego? Nie ma, no wiadomo, ktoś się rezygnuje chwilowo, ale spadek wraca, no nie. Mhm. Ale jakichś tam złośliwości nie ma, tak raczej jest, oddział jest ustabilizowany, jest... Oj, są, cały czas zobacz, ląduje. To tam my tu gadamy, tam 80 już będzie zaraz. Czy już jest nawet pewnie? Bardzo to z przyczyn, wiadomo, tam jakiś... Organizacyjny. Rodzinny, no nie czarujmy się, żona czy coś i czasy trzeba jechać, tak? Czy nie? Czy ultimatum jakieś stanowcze, adwokat? Nie, że się tam kłócą, tylko po prostu raczej taka, tak, tak, się nie kłócą. Żona akceptuje, jest zadowolona, że przychodzi niedziela, może sobie spokojnie z mężem iść na spacer, bo mąż powie, są takie żony... a kochanie, tam w dupie z gołębiami i idę z tobą na spacer, nie? Znasz takiego hodowcę? Tak, no ja też. Dobrze. Niektórzy pracy mają gdzieś w delegacji, no i też się no, muszą przerwać loty, nie? Takie mam kolegę. No nie, no normalnie, ja o takich nie mówię. Tak, z Olkusza, co tam też pan Dobosz dobrze leci, no i też był na czołowym miejscu, no i pracę ma... Zmienili, no. Zmienili, nie da rady, nie włożył teraz stanu niedzielę gołębi, nie? Właśnie my tak się zainteresowaliśmy, co się stało, nie? A no, nie da rady. No. O, a my tutaj sobie... Ile masz tam w duchu? 82. 82 sztuki. Czyli już jeszcze jeden i będziemy powyżej połowy mieli. 16 minut, tutaj ponad 5. Ty jeszcze 165. Czy 140? 153. Nie, 153. Tak. Tu patrz, co mi z głowy przyszło. To ty już masz dużo więcej powyżej połowy. Skleroza, nie te lata. Nie czekamy długo. Za chwilę bierze nam tutaj, co chwilę ląduje jakiś gołąb. Tam już ponad 100 mamy, ile mamy? 100? 114. Tutaj, jest 10-10, jest, bo jednak przegapiłem jeszcze jedną samiczkę, no nie, co była ten, to było wtedy 10-9, no i ten połowę co przyleciał to było 10-10. A tutaj cały czas tylko w DC, tam mewy latają, ale tamtych nie liczymy. Tutaj są, tak, tak właśnie, tutaj tam mewy to tam są, ale tutaj, o tu właśnie jest u góry jeden, on będzie krążył za chwilę, z tej strony pewnie zobaczymy. Tam to mewa, to nie. Gdzie on tu jest, kurde. Krąży, krąży. Tu jeszcze chwilę u kolegi Zbyszka pobędziemy. Trzeba jechać do domu. Wczoraj na locie byliśmy u kolegi Piotra Bugały. Będziemy ten lot też pokazywać. Mamy go zarejestrowany w dwóch częściach. Najpierw nam kolega Piotr pokazał gołębnik. Pokazał nam swoje gołębie rozpłodowe, jak wyglądają gołębniki lotowe. I tam był lot niestety dużo gorszy, w sensie dłuższy, cięższy dla gołębi. 720 km. Też sobie będziemy mogli zobaczyć. Wiadomo, specyfika takiego lotu jest też inna, bo nie można się spodziewać, że na 700 tak gołębie przylatywały szybko, prawda? U Ciebie jak wygląda 700? Znaczy dobrze do tej pory, halo? Ile mieliście 700, Łukasz? To teraz Ty powiedz. To... Ile? 700 już nie. Nie mieliście żadnego, no to co mówisz do tej pory? Aha, za tamte sezony liczę no, wcześniej. Inne. O. Dobra, tutaj na razie mamy spokój. No, kończymy naszą relację. Gołębi ile przyleciało, popatrzmy. Ostatnich już nie filmowaliśmy, zakończyliśmy na 100 coś. Teraz mamy 132, czyli zostały nam tylko 21 sztuk. One cały czas tutaj pojedynczo kapią nam. Kolega Krzysztof się tutaj zaopatrzyłeś tego, co, w produkty, w karmę u kolegi Zbyszka. Zbyszek, to widzimy, się przebrał w kitel. Teraz gołębie pakuje te, które będziemy mieli na aukcję. Poproszę te gołębie sobie teraz spokojnie od Zbyszka, jadą tutaj do nas. Proszę bardzo, młode, zobaczmy, karton, który mamy do transportu się bardzo dobrze sprawdza nam. O, nie mając koszy, sobie takie kartony wkładamy, one z dziurkami. Tutaj Zbyszek, zobaczmy, dokarmia każdego gołębia. Przyjedziemy do domu, wykonamy im zdjęcia. Tam sprawdziłem w rodowodach, część rodziców mamy nawet zdjęcia wykonane, także z programu Nasze Hodowle wykonamy takie rodowody, że gołąb będzie plus jeszcze, jeżeli będą rodzice, jego zdjęcia. Może nawet dziadków znajdziemy któryś, pewnie tak. A no, dzisiaj... W polotach będzie profesjonalnie zrobione wszystkie gołąbki, ale na razie tak jeszcze... No, no bo to jednak wymaga czasu, no właśnie. Czasu nie ma, a przy takiej hodowli jak ma Zbyszek i profesjonalnie to zrobione, że tu się cały dzień od rana do wieczora z gołębiami trzeba zajmować, to po prostu no, nie ma na to czasu. Ale jeszcze tak zapytam się, lot jakbyś podsumował dzisiejszy? No bardzo ładny lot, jest taki prawdziwy lot, no, w ciągu 20 tam minut jest 100 ileś tam gołębi. Teraz mamy 132? Tak. Dokładnie 10-9 jest bardzo szybko, prawdopodobnie 10 gąbek też chyci, to po raz czwarty w tym sezonie powinna być seria 10-10, nie? Powiedz, która jest godzina? 11.10. 10, mamy jeszcze 50 minut do otwarcia zegarów, za chwilę będziecie jechać na punkt tutaj odbierać... O godzinie 15 zapraszamy już na stronę GPM Myszków i już listy będą już do oglądu. No nam się film niestety nie uda zamieścić do tej godziny jeszcze, ale...
Bądźmy dobrej myśli. No, ty już coraz starszy widzę jesteś, musisz... Dobrze. Mogą sekretarkę sobie musisz przyjąć, nie? Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia. Teraz częściej u kolegi Zbyszka będziemy. Wakacje się już zaczęły właśnie wczoraj, także ja liczę, że rodzina mnie wspomoże, czyli że będą siedzieć. Jak ja mogę sobie wtedy pojechać, to będzie miał się kto inwentarzem zająć. Przypilnowaniem gołębi, już tam nie mówię, ale psów, kotów, kaczek, indyków, to tam trochę tego inwentarza jest. Krzyśkowi tutaj gratulujemy, tutaj, że tak się udało nabywać i korzystać z wiedzy, którą kolega Zbyszek posiada i życzymy sukcesów w przyszłości na lotach gołębi młodych. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.